czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska, audycja Czas na Igrzyska. Moją gościnią jest wicemistrzyni olimpijska, trzykrotna olimpijka z Londynu, z Rio de Janeiro i z Tokio, mistrzyni Europy, mistrzyni świata, multimedalistka mistrzostw Polski, Jola Ogar-Hill. Cześć Jola, dziękuję, cześć, że przypłynęłaś do nas. Cześć Aga, witam, witam wszystkich. Powiedz, no już głupio mi zawsze mówić to słowo, ale muszę, już jesteś emerytką sportową. No z racji wieku już chyba tak można to określić. Oczywiście nie czuję się na emerytkę. Chodzi mi bardziej, czy już zakończyłaś tą swoją olimpijską przygodę ze sportem, czy jeszcze będziesz startować? To jest takie zakończone, bardziej zawieszone, bym powiedziała, jakoś jeszcze do mnie... Czyli cofam słowa. Okej, taką można powiedzieć na wpół emerytką, przygotowującą się do emerytury, bo gdzieś w mojej głowie jest to trochę zawieszenie niż powiedzenie okej, stop, bo tak naprawdę nigdy jeszcze nie miałam oficjalnego zakończenia kariery. Okay. Trochę to odkładam, bo po prostu jest tak przykro, że ten czas nieubłagalnie nadchodzi, więc sobie daję taki jeszcze przestrzeń na to, żeby nie powiedzieć tego ostatniego słowa. Czyli ciężko się żegna ze sportem ogólnie takim na najwyższym poziomie, uważasz? Ciężko, bardzo ciężko. To są takie emocje i przyzwyczajenia i rutyny, które w pewnym momencie się skończyły i teraz co dalej, więc... No sama wiesz, to nie jest łatwe. To prawda. Powiedz mi, zbliżają się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Będziesz kibicowała, czy będziesz ekspertem pewnie w swojej dyscyplinie? Jak się czujesz przed tym wydarzeniem? Bo jeszcze 3 lata temu ty startowałaś na najważniejszej imprezie na świecie sportowej, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sport olimpijski. W ogóle zazdroszczę naszym żeglarzom, że będą w Marsylii pływać, bo myśmy tam spędzili przed akurat igrzyskami w Tokio sporo czasu, bo naszymi sparring partnerkami były francuski, więc też tam miałyśmy bazę, więc wiele miesięcy spędziłyśmy w Marsylii i znamy ten akwen. Znam ten też akwen i to jest... bardzo malownicze miejsce, niesamowite widoki i też warunki atmosferyczne i jak tam się fala buduje, jest naprawdę fajna, więc zazdroszczę im wszystkim tego doświadczenia. A czy w ogóle jak jesteście tak skupione na wyścigu, na treningu, to macie czas trochę podziwiać te widoki? Jak to wygląda u was treningowo? My na treningu, albo wyścigowo. Wyścigowo nie, na wyścigu to nic nie zauważamy. Rzeczywiście jest tylko, jesteś tu i teraz, jesteś wiatr, woda i przeciwnicy i trasą, którą musisz opłynąć, więc nic nie widzimy. Jesteśmy w swojej tam, jakkolwiek można to nazwać, zonie. Ale na treningu, my na treningu minimum to są 3 do 5 godzin, więc też są jakieś przerwy. No i zdarzają się momenty właśnie w momencie, kiedy chcesz się napić albo nawet coś zjeść, że gdzieś tam popatrzymy w górę, a popatrzymy trochę dalej na horyzont, co się dzieje. Albo nawet jak delfin przypłynie obok ciebie i zacznie skakać, to jest też niesamowite, więc nie, wiadomo, że nie jesteśmy tutaj, nie wiadomo, maszynami skupione, więc jak są jakieś okazje, żeby poprzeżywać, no to przeżywamy. Ulubione twoje miejsce na świecie do żeglowania? Jest wiele takich miejsc. Pod względem żeglarskim to bym powiedziała... Bo ja chyba przedstawiając się nie powiedziałam przede wszystkim, że jesteś żeglarką. Tak, jestem żeglarką. Tutaj była insynuacja, że dopłynęłam, więc ale można wpław, można wiosła, kajak, jest dużo tej formy. Więc żeglarka. Tak. Ulubione miejsce do żeglowania na świecie i w Polsce. To na świecie, w tym momencie w Europie, to wydaje mi się, że to będzie Lanzarote na Gran Canaria. Bo tam spędzamy też całą zimę, przygotowując się do sezonu i to są naprawdę fajne miejsce, jeśli chodzi pod względem żeglarskim. A w Polsce lubię Górki Zachodnie. Nasze Górki Zachodnie, nasze centrum żeglarstwa, jesteśmy, można powiedzieć, middle of nowhere, czyli jedziemy gdzieś tam za lasem, mamy nasze centrum. Mi zawsze się to podobało, że jesteśmy odcięci od wszystkiego i możemy spokojnie trenować. Niby blisko, ale jednak tak się czujesz jak na uboczu, prawda? No bo tak, do Gdańska tam rzut beretem, a w górkach tam po prostu czujesz się, że jesteś w ogóle, ktoś cię wywiózł i jest fajnie. Jak masz medal olimpijski srebrny z igrzysk z Tokio, jak w ogóle... Twoje życie się zmieniło, czy w ogóle czułaś jakąś zmianę, czy jesteś tą samą Jolą, czy no, jak się w ogóle czujesz po tym wydarzeniu, jak tak sobie patrzysz na to chwilę przed tymi kolejnymi igrzyskami, gdzie już będziesz w roli kibica?
A no mam nadzieję, że dalej jestem tą samą Jolą, że tutaj się nic nie zmieniło. Wydaje mi się, że jakichś tutaj spektakularnych zmian nie ma. Wiadomo, że nawet dyscyplina żeglarstwo to nie jest piłka nożna, tenis, ani żadna z tych dyscyplin, która wywinduje twoje nazwisko do rozmiarów Igi Świątek. Ale w pewnym momencie jednak jest takie boom. Jest, że jest. Jesteśmy bardzo widoczni. Tak, że tak naprawdę, tak. Gdzie wejdziesz w internecie, w telewizji, w radiu, słyszy się o tych olimpijczykach. Jest i to jest super i uważam, że tego powinno być jeszcze więcej, bo jest potrzebne nam jest to promowanie, bo za tym oczywiście idą i sponsorzy i wszystko dalej, więc to jest potrzebne, ale może to było dla mnie aż takie miłe, że nie widziałam tego, że coś może się zmieniło. Po prostu to był po prostu jakiś, w jakiś sposób tylko dodatek do tego medalu. Jak wspominasz swój olimpijski wyścig? No tam macie wiele tych wyścigów, ale bardziej no regaty, całą tą rywalizację. Jak myślisz Tokio, to co ci pierwsze na myśl przychodzi? Wiesz co, ja bardzo mało pamiętam. Naprawdę? Tak. Dlaczego? Wydaje mi się, że byłam w takim skupieniu i że mało, jak sobie staram sobie przypominać moje emocje, na przykład, wiesz co, taka zabawna sytuacja, bo ostatnio miałyśmy rozmowę, ja i Agnieszka, i rozmawiałyśmy z dziewczynami, które teraz pojadą na igrzyska w FX-ie. Ich trener, a nasz trener poprzedni z Dzichu, nas poprosił, żebyśmy po prostu z dziewczynami porozmawiały. I jedno z pytań było, czy rozmawiałyśmy w trakcie igrzysk ze swoimi partnerami. I powiem ci, że ja miałam problem sobie przypomnieć, czy rzeczywiście rozmawiałam. Okej. Bo czy byłaś taka odcięta? Tak, tak. Powiedziałam, że na pewno odcięłam swoją rodzinę, że nie było tych rozmów, że ten kontakt był tylko do... Ja miałam do swojej żony, Agnieszka do swojego wtedy jeszcze partnera. Ale nie byłam w stanie sobie przypomnieć, czy ja z moją żoną rozmawiałam codziennie. Okej. Okay. Jakby nie pamiętałam tego. Więc bardzo dużo rzeczy mi umknęło, ale wydaje mi się, że właśnie przez to skupienie, pewnie też przez stres. Powiedz mi, ale odcięłaś wszystkich, jednak no najbliżej twoja żona, tak? Nie wiem, rodzice czy jakoś? Nie, tylko żona. Okej. Okay. Czyli wszystkich odcięłaś, wszystkich. Z tą najbliższą osobą miałaś kontakt, tak. A tak to chciałaś, nie wiem, żeby nikt ci... Jakiś z czego to wynikało? Wiesz co, bo my tak zawsze też funkcjonowałyśmy na regatach. Więc czyli sprawdzone miałyście to. Sprawdzone miałyśmy, więc nie chciałyśmy nic zmieniać, co mogło nagle być inaczej niż zazwyczaj. Wiadomo, że stara się na igrzyskach minimalizować tych różnych nowych rzeczy, a ich tak jest tak dużo, więc nie możesz uniknąć. Więc chociaż zminimalizujesz te nowe rzeczy. I to nam funkcjonowało, więc przed igrzyskami ja i Agnieszka odbyłyśmy taką rozmowę z naszymi rodzinami, że po prostu, żeby zrozumieli, że to jest nam potrzebne, że nie będziemy się to odzywać. Jak będziemy miały chęć, porozmawiamy, to my się po prostu odezwiemy. Czyli na linii mety, jak już wróciłaś do bazy, to chyba miałaś tam skrzynkę full. Odinstalowałam wszystkie social media, wszystkie komunikatory, więc też mój telefon nie był jakoś tak atakowany. Bo też, ale w końcu zainstalowałaś. Tak, zainstalowałam, wtedy było pyk, 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 ding, 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 ding. I rozładował się total. Także rzeczywiście tam wtedy był, no był ogień. No wtedy był ogień. Powiem ci, że mam wrażenie, że wielu sportowców teraz taką taktykę przyjmuje, że chyba jest sporo tych bodźców, bo kojarzy mi się, że Sofia Enaui mówiła o tym, że też nie używa tych wszystkich aplikacji podczas ważnych startów i tak dalej. Uważasz, że to pomaga? No tobie pomogło. Tak, każdy ma srebrny medal. Każdy ma swoją metodę i powinien mieć wypracowaną swoją metodę. Aczkolwiek jak uważam, że jesteśmy tak już bodźcowani na tych igrzyskach, niesamowicie z każdej strony. To prawda. Więc jeszcze dodawanie sobie ekstra bodźców, to na pewno nie jest dobre. Nawet pozwala ci lepiej zasnąć, a sen w momencie, kiedy masz wyścigi przez 9 dni, to jest istotny faktor. No właśnie, powiedz mi, jak się czujesz z tym, że
poniekąd tej twojej konkurencji już nie będzie. Zmienia się na konkurencję mixed, czyli mężczyzna i kobieta. Tak. Czy tak trochę przykro ci było? Przykro mi było, nawet bardzo, bo wiedziałyśmy, że z Agnieszką jesteśmy w takim momencie swojej kariery i tak dopracowałyśmy swoją komunikację na łódce, że po prostu szkoda było... Zamknęli no bo, drogę, tak, tak bo to powiem. Było, osiągnęłyśmy moment, kiedy rzeczywiście mogłyśmy powiedzieć, ok, jesteśmy gotowe, działa naprawdę wszystko fajnie, więc dajcie nam jeszcze szansę, żeby pokazać, że to nie jest tylko jednorazowy strzał. Czyli gdyby nie była zmiana nie byłaby zmieniona ta konkurencja, to jest szansa, żebyśmy was dalej zobaczyli? Pociągnęłybyśmy na pewno, jeszcze tak? Nawet przez okay. to, że tylko 3 lata, więc no 100%. Tak. 100%. Naprawdę czułyśmy się mocne. A powiedz mi, jak bardzo zmieni się ta konkurencja pod tym wpływem, że zrobił się miks, że jest mężczyzna i kobieta? Też mój mąż, dzisiaj z nim rozmawiałam o tym, że będziesz i mówi, że a zapytaj o to, bo dla mnie to jest takie ciekawe, czy jest taka różnica w wyścigu kobiet i mężczyzn, no bo jednak jak masz sam tą dechę i tak dalej, no to ta siła, moc i tak ma większe znaczenie, a u was w tej dwójce jak to wygląda? My czy się te wyścigi będą dużo różne? Nie, one praktycznie się nie różnią niczym. No i tak z boku obserwując nikt nie zauważy żadnej różnicy, bo klasa 470 jest taką klasą, która była w tej samej klasie, na tych samych rozmiarach żagli, na tej samej łódce ścigali się osobno flota męska i flota żeńska. W różnych klasach jest inaczej. Na przykład na Fortinerze są mniejsze żagle dla kobiet, czy na Desa. A tu wszystko Desa, tak a tu samo. Jest dokładnie to samo. No właśnie. Więc oczywiście to ta zmiana na miks była podyktowana przepisami MKOL-u odnośnie trochę zmniejszenia ilości medali, zrobienia więcej dla kobiet tych medali, więc tam było różne trochę polityczne zawirowania, dlaczego ta klasa przeszła na miks. Ale wizualnie nie będzie się różnić. Czy co zrobić, żeby w ogóle zainteresować widza waszym sportem? Bo z jednej strony żegluje bardzo dużo osób. Mam wrażenie, że naprawdę z kim nie porozmawiasz, nawet tak amatorsko. To żeglarstwo jest fajne. Ja nie wątpię. Woda w ogóle, wiesz, jest wspaniała, więc ja nie wątpię. Uważam, że też to jest fantastyczne, bo możesz się odciąć, zresztą o tym mówiłaś. Ale rekreacyjnie, amatorsko i tak dalej. Z drugiej strony, jak się ścigacie, to ciężko takiej osobie z boku często zrozumieć to i zobaczyć, o co chodzi. To prawda. Mojej mamie nawet, która dalej jest amatorką, pasjonatką żeglarstwa, zajęło jej to trochę czasu, żeby zrozumieć w ogóle o co chodzi, jak oglądać i jak rozumieć nawet punktację. Więc to nie jest łatwe. Tu rzeczywiście można by było pomyśleć może nad innym formatem, bardziej lepszym formatem dla widza, który nie ma pojęcia o żeglarstwie, albo chociaż tylko takie minimalne, ten żeby mógł zrozumieć. Foil chyba idzie w stronę widza troszeczkę. To bardziej idzie widza pod względem oglądania, ale dalej schemat punktowy jest ten sam, więc to też będzie trudne, żeby komuś zrozumieć, w jaki sposób się punktuje, ale oczywiście IQ Foil jest widowiskowym formatem, bo to są wing foile, czyli one wychodzą z wody, ona już się nie żegluje, tylko się po prostu lata. Ale też tam wszyscy, że tak powiem, bliżej są siebie, mam wrażenie, że jakoś łatwiej się to ogląda nam. Myślisz? Tak? Tak mi się wydaje, ale nie znam się. No, na pewno widowiskowo się to dobrze to ogląda, bo szybko te wyścigi nie są aż tak emocje długie. Emocje bodźce. Dokładnie, emocje bodźce. No i ta deska wygląda już, to po prostu ktoś leci tak. na wodzie. To imponująco. Tak, imponujące. Są też prędkości dużo większe. Tak, a powiedz mi, no właśnie zaraz igrzyska w Paryżu. 8 kwalifikacji ma reprezentacja Polski, dobrze mówię? Chyba policzyłyśmy, że 9. 9, dobrze. To Paweł Tarnowski jest chyba naszą taką główną nadzieją na medal. Kogoś byś jeszcze wymieniła? Kogoś powinniśmy bardziej obserwować? No domyślam się, że ty powiesz, że wszystkich, ale... Chyba powiem inaczej trochę. Na te igrzyska praktycznie jadą wszyscy osoby, które nigdy nie były na igrzyskach. Okej. Okay. Jest tylko jedna zawodniczka, Ola, która była na igrzyskach w Tokio z inną partnerką. Czyli jedna Więc doświadczona. Jedna doświadczona na całą ekipę. Jak sama wiesz, to pierwsze igrzyska mają inną wagę, inaczej... Tak, wow. Tak, wtedy jest dopiero dużo bodźców, więc jest bardzo dużo osób, które
będą miały szansę i możliwość do tego, żeby przywieźć medal dla Polski? Na pewno, bo prezentują taki poziom, że są w stanie wygrać i przywieźć medal. Więc ja kibicuję wszystkim i naprawdę jest sporo takich osób, które są cały czas praktycznie w czubie przez cały sezon. Ale to będzie ich debiut na igrzyskach, więc też powinniśmy sobie tutaj zdawać z tego sprawę, że te igrzyska ciążą i ważą troszeczkę więcej, jak są to pierwsze. Mogą chyba przytłoczyć, jednak doświadczenie na igrzyskach trochę ma znaczenie. Ma, żeby się nawet obyć z tym, bo jest, każdy może powiedzieć, okej, to są regaty, powinny być jak każde inne, ale wiemy tak, że to jest zupełnie wszystko inaczej. No właśnie, była tu Klaudia Zwolińska i opowiadała o swoim wyścigu, że wiesz, już jechała na medalowej pozycji i po prostu miała w sobie taką ułańską fantazję, że straciła tą medalową pozycję i uważa, że totalną inną zawodniczką jest teraz, jadąc na te igrzyska w Paryżu, że wiesz, już to przepracowała, że nie ma już takiego... takie, że wbiegasz do tej wioski i wszystko jest tak, jak mówisz, takie wow. Czyli to może być taki trochę dla nas niepokój, jeżeli chodzi o żeglarską reprezentację? Że nie ma takiego doświadczenia tam? To niepokój to może za dużo powiedziane. Mhm. To będzie na pewno faktor, który... Ale my pracujemy w związku, mamy dobrych psychologów, także ja uważam, że oni pojadą dobrze przygotowani mentalnie na te igrzyska. Ale też trzeba mieć tą świadomość, że to jest trochę zmiana pokoleniowa w żeglarstwie, w Polskim Związku Żeglarstwa, więc my mamy tam zawodników, którzy mogą spokojnie przywieźć medal, bo są na wysokim poziomie, ale też musimy dać im trochę nawet przestrzeni na to, żeby spokojnie mogli tam pożeglować, żeby też ich nie ciśnieniować jeszcze bardziej niż sami sobie w głowie pewnie to Czyli robią. To taka rada dla kibiców, żeby po prostu spokojnie, że to jest tak wielka impreza, że rzeczywiście tu wszystko musi grać, a te doświadczenie czasem jest ważne. I o nim porozmawiamy jeszcze w drugiej części audycji po wiadomościach. Agnieszka Kobus-Zawojska, druga część audycji Czas na Igrzyska. Moją gością jest Jola Ogar-Hill. I chciałam wrócić do tego olimpijskiego doświadczenia. Byłaś olimpijką z Londynu, z Rio i dopiero w Tokio zdobyłaś medal. Czułaś się taką trochę już bardziej doświadczoną. Emerytką? No nie emerytką. Nie, doświadczoną zawodniczką, obeznaną. Jeżeli chodzi o igrzyska. Tak, na pewno na igrzyska w Tokio z Agnieszką pojechałyśmy zupełnie z innym nastawieniem i z innym mentalem, więc te igrzyska w Tokio zupełnie były osobną dla nas podróżą, jeśli chodzi o nawet przygotowanie mentalne. A z czego to wynikało? Nie wiem, miałyście jakieś inne swoje sposoby, czy już po prostu czułyście się tak mocno, byłyście tą światową czołówką, razem też wiele przepływałyście, znałyście się na wylot, o czym też wspominałaś, że już wiedziałyście, po co tam jedziecie, czy z czego to wynikało? No na pewno obycie się z igrzyskami poprzednimi dało nam to, że już wiedziałyśmy, co to będzie za impreza, czego możemy się spodziewać i już dużo wcześniej tonowałyśmy te emocje, jeśli chodzi o igrzyska w nas samych. Więc już nie przygadałyśmy jakiejś takiej dużej... Ja pamiętam, jak pierwszy raz nawet pojechało się, nawet tutaj chyba było odebranie pierwszych toreb do Londynu, chyba na stadionie Legii, tak mi się wydaje. O. Było, chyba tutaj było. Nie w PKOL-u, tak jak normalnie, tylko ja pamiętam, jak odbierałyśmy te nawet torby z Agnieszką do Londynu, to oczywiście pierwsze co, wszystkie koszulki. Rewia mody. Dobrze, że wtedy Instagrama nie było jeszcze ani niczego, bo tak to był tam taki spam na naszych profilowych, więc nawet takie małe rzeczy, które można było się wydawać, że one nie są groźne, ale one mają wpływ na ciebie. One emocjonują twoją głowę i nawet twoje serducho, że trochę bardziej bije, więc już my wiedziałyśmy, z czym to się je i pojechałyśmy na te igrzyska troszeczkę bardziej spokojne. Czyli odbierałyście torbę z ubraniami do Tokio, to tak na spokojnie. Sobie przymierzyłyście? Bo ja pamiętam u nas też na zgrupowaniu po prostu totalna rewia moda. Wszyscy biegali po korytarzu, bo tak patrz jest, to, bo patrz to, jest to, super, patrz to. Bo tak naprawdę to jest też
jeden z elementów, dla których chcemy pojechać na te igrzyska. Założyć koszulkę z kółkami olimpijskimi na siebie i być dumnym z tego, że po prostu idziemy na igrzyska. To jest też moim zdaniem, ja przynajmniej chciałam odebrać w moim życiu chociaż raz torbę, która pojedzie na igrzyska razem ze mną. Więc, ale tak było, odebrałyśmy ciuchy nawet chyba dzień przed wylotem. O. Więc też nie miałyśmy za czasu, dużo... Czasu, żeby wymienić jakby co. Żeby wymienić, no w ogóle tam nie było czasu, tam chyba wymieniłyśmy bardzo dużo rzeczy, nie przymierzyłyśmy nawet podczas odbioru, tylko było okej, dobra, pyk, tylko te rzeczy, które rzeczywiście wiedziałyśmy, że musimy je założyć, przymierzyłyśmy, a resztę do torby i już na spokojnie, no sobie leżała, tam czekała na swoje, ale też tak jak mówisz, my byłyśmy, wiedziałyśmy, że tak naprawdę jedziemy na te igrzyska i będziemy się ścigać z dziewczynami, z którymi z każdą jedną będziemy w stanie wygrać. Mm-hmm. Nie było tam dziewczyny, która dominowała nad nami i wiedziałyśmy, okej, dobra, jak będzie takie warunki, no to ona po prostu nikt jej nie złapie, bo jest tak szybka. Wiedziałyśmy, oczywiście nie byłyśmy najszybszymi na świecie, ale miałyśmy tyle jeszcze innych cech, w których byłyśmy lepsze od innych dziewczyn, że na trasie byłyśmy z nimi w stanie wygrać, więc jechałyśmy z takim przeświadczeniem. Co było taką waszą przewagą, taką mocną stroną? Techniczne sprawy, jeśli chodzi o tak, żeglarstwo? Czy... Ogólnie, bo mówisz, że wiedziałyście, że miałyście jakąś przewagę, jakieś cechy, które was wyróżniały, to co było tą przewagą? Wydaje mi się, że ten spokój, spokój, co miałyśmy w sobie i świadomość, że przepracowałyśmy bardzo solidnie ten okres przed igrzyskami i że miałyśmy obie z Agnieszką poczucie, że jakikolwiek będzie wynik na tych igrzyskach, to my w tym momencie nie mogłyśmy dać więcej. Jakby to był na ten moment, był maks. Czy nie będziecie mieć do siebie totalnie pretensji? Zupełnie totalnej pretensji. Wiedziałyśmy, że różnie jest na igrzyskach, że dyspozycyjność dnia też jest bardzo ważna, więc dla nas to było dosyć też istotne. A byłyście dobrymi kumpelami w łódce, czy tylko na zasadzie idę do roboty? Jak A to nie, wygląda? Nie, byłyśmy... Byłyśmy, jesteśmy dalej bardzo, bardzo zżyte, także kontakt. Aga teraz została świeżo upieczoną mamą, więc... Gratulujemy. Gratulujemy bardzo, bo jest dzielna i super sobie radzi. I mamy kontakt praktycznie codziennie z sobą. Także oprócz tego, że dobrze się zgrywałyśmy na łódce, to poza nią również. Czyli kiedyś jest szansa, że zobaczymy Agę i ciebie w jakichś regatach Masters? Myślę, że jest dużo szansa. I nawet ja mam w głowie, Agnieszka też ma takie w głowie projekty czasem, że w Polsce, żeby zrobić coś, żeby dalej jeszcze pływać razem. Tak, okay. Tak, bo naprawdę naszą siłą była i komunikacja, i to zgranie, i jak czujemy siebie, że tak naprawdę szkoda nam trochę tego nie wykorzystać nadal, chociaż już wiadomo, że jesteśmy nie młodsze, tylko starsze, ale... No, ale chyba wasz sport ma... To do siebie, że ta granica wieku naprawdę jest daleko i nikt nie wypomina wam tego, że jesteś za stary, za młody czy jakiś, po prostu możesz pływać, jesteś z przodu i tyle. Bo są też klasy, które wymagają od ciebie dużego zaangażowania wysiłkowego, a też są klasy, które możesz sobie wybrać, które mniej angażują tą wydolność i siłę, tylko bardziej właśnie tutaj jest doświadczenie, spryt, technika, analiza, więc też to jest fajne też w tym sporcie. Na igrzyskach byłaś 3 razy. W Londynie z Agnieszką zajęłaś 12 miejsce. Później byłaś w Rio de Janeiro jako reprezentacja Austrii. Tak. I później wróciłaś już do Tokio jako reprezentacja Polski. W ogóle czemu przyjęłaś propozycję przejścia do reprezentacji Austrii? Ja propozycję przejścia do Austrii dostałam tak naprawdę zaraz po igrzyskach w Londynie. I na ten moment wiedziałam, że Austriacka Federacja jest w stanie mi zaproponować dużo lepsze warunki rozwoju niż wtedy w Polsce. I szczerze mówię, jak tylko chodziło o warunki rozwojowe, bo jak Austria nawet nie ma czegoś takiego jak stypendia, więc tutaj w ogóle nie było mowy o jakiś... Czyli to nie były jakieś, że zarobisz nie, czy coś? Nie, że sobie tutaj zarobię i później odejdę. Nie, bo to się nie wiązało w ogóle z żadnymi
tutaj wynagrodzeniem. To bardzo dużo myśmy dołożyły prywatnych pieniędzy nawet na tę kampanię, ale... W reprezentacji Eurystris zdobyłaś Mistrzostwo Świata i w ogóle byłyście top of the top. Byłyśmy top of the top, byłyśmy wtedy na fali, bo to były dużo, dużo takich właśnie Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, z którymi przyjeżdżałyśmy z medalami. No ale był moment właśnie taki, że my miałyśmy dostęp do najlepszego sprzętu, do ilości sprzętu testowania, jakie mogłyśmy chcieć, i miałyśmy też bardzo, bardzo dobrego trenera. Okay. Więc ten rozwój mój w Austrii to był ogromny przeskok. Idąc do Austrii, wiedziałaś, że wrócisz do Polski? Nie. Jak po Rio, po tej całej porażce, można tak nazwać, w Rio, miałam moment, że w ogóle nie chciało mi się wrócić do żeglarstwa, że traumatycznie przeżyłam te regaty. Byłyście dziewiąte. Byłyśmy dziewiąte. Zupełnie. Ja do tej pory, jak pomyślę o Rio, to mam odruchy wymiotne. Tak okay. naprawdę. Do tej pory. I jak Rio de Janeiro, to będzie... W ogóle nie jest w mojej sferze odwiedzin. Nic pozytywnego z tamtego okresu. Takie emocje nadal są we mnie po tych igrzyskach, że jakby mi ktoś zaproponował pojechanie na wakacje do Rio z Afriko pierwszą klasą, to będzie nie dziękuję. Ojej, to rzeczywiście nie. Mocno. A powiedz mi, jak reprezentacja Polski zareagowała na to i te twoje najbliższe tutaj otoczenie żeglarskie, że zmieniasz reprezentację na tą reprezentację Austrii, widzą cię na igrzyskach w Rio de Janeiro w podobnych barwach, ale jednak innych. Jak to wyglądało, tak czysto po koleżeńsku? No my z Agnieszką wtedy po Londynie zajęłyśmy 12 miejsce, więc to też nie było miejsce w jakiś sposób blisko medalowego, więc podejrzewam, że związek aż tak bardzo może nawet nie przewidywał, że ta moja kariera może się tak rozwinąć, więc wiadomo, że jakbyśmy były bardzo blisko medalu, no to ciężej byłoby odpuścić takiego zawodnika niż zawodnika dwunastomiejscowego. Nie żałowali potem Mistrzostwa Świata i tak? Same medalowe pozycje? Wiesz co, chyba nigdy nie miałam rozmowy, aczkolwiek nasz związek, Polski Związek Żeglarstwa, na pewno naprawdę jest fajnym związkiem. Mm-hmm. Także tam pracują bardzo... Tak mam wrażenie z zewnątrz, powiem ci szczerze, bardzo, że jest taki przyjazny. Bardzo przyjazny i tam pracują ludzie z wizją i też bardzo dużo byłych sportowców. Także mam wrażenie, że oni... mieli przeświadczenie, że w jaki sposób ja im oddam to doświadczenie, okay. czy to może później jako żeglarka, albo jako trenerka. Więc ja też na pewno miałam w sobie, w serduchu takie poczucie, że cokolwiek się nauczę tutaj, to będę chciała przekazać, gdzieś wrócić do Polski i przekazać tą wiedzę tu. Czyli trochę byłaś na tych igrzyskach olimpijskich jako reprezentacja Austrii, ale... Twoje serce trochę należało zawsze, do Polski. Zawsze. I to był dla mnie ogromne smutne, kiedy wygrywałyśmy z Larą Mistrzostwa Świata i ja nie słyszę Mazurka Dąbrowskiego. Bo to było jedno z wielkich marzeń i że z jednej strony się cieszyłaś, bo zrobiłaś coś olbrzymiego. Tak, oczywiście. I to była radość. To była radość. To nie było tak, że stałam na tym podium smutna, bo to było kłamała. Ale porównując zdobycie brązowego medalu na Mistrzostw Europy z Agnieszką, była większe emocje miałam wtedy, stojąc na podium, niż złoty medal dla Austrii. A powiedz mi, czym się różnimy jako zawodnicy, jeżeli chodzi o reprezentację Austrii i Polski? Są jakieś takie różnice, nawet jakieś, nie wiem, takie stereotypowe, czy coś dostrzegłaś, czy niekoniecznie? Oni, Związek Austriacki troszeczkę wcześniej był o takie pół kroku niż Polski Związek, jeśli chodzi o developing albo o angażowanie psychologa sportowego. Okay. Troszeczkę był wcześniej. Ja idąc już do Austrii, ja od początku miałam do wyboru przynajmniej 4 psychologów sportowych, z którymi mogłam współpracować. I to też nie był jeden nadany, tylko miałam do wyboru, z którym mi się najlepiej pracuje. I później już te przez 4 lata cały czas on był. I on był finansowany bardzo mocno. On był na praktycznie każdych regatach fizycznie. Nawet myślę, że nie w żeglarstwie, ale ogólnie w polskim sporcie trochę się tego uczymy teraz. Tak, tak. A inne kraje już są nauczone. Tak, już są nauczone. Więc to było coś, co było dla mnie dosyć inne. Plus... duże właśnie środki finansowe
na rozwój przekazywane, mniej może na socjal zawodnika, ale wydaje mi się, że troszeczkę w innym tutaj żyjemy, że wszyscy ludzie, którzy wywodzą się z żeglarstwa austriackiego, mają też background troszkę inny niż my. Tam każdy był z rodziny zamożnej, a my czasami po prostu tutaj jedyne stypendium to jest być albo nie być to u prawda. Nas w sporcie, więc uważam, że też my tutaj nie możemy tutaj zero-jedynkowo tego traktować, bo tutaj był inny zupełnie background, jeśli chodzi o to. I po tych igrzyskach w Rio wróciłaś w końcu do reprezentacji Polski. Pamiętasz swój pierwszy start już po powrocie? To był pierwszy start właśnie z... Nie, to był pierwszy start chyba był na Majorce. No to bardzo bliskie miejsce twojemu sercu. Tak, bardzo bliskie. My tam mamy starty praktycznie co roku, bo to są cykliczne imprezy i tam Puchar Świata Księżniczki Sofii. I on się już od wielu, wielu lat odbywa i to są pierwsze praktycznie regaty dużego formatu po przerwie zimowej w Europie, więc cały świat tam się zjeżdża. I to były nasze pierwsze regaty. Pamiętam, wiało bardzo mocno i ja przeżywałam każdy wyścig i nasz ostatni nawet wyścig już medalowy. Wiało bardzo, bardzo dużo. To już były takie warunki mocno sztormowe. Ja pamiętam ostatnie, nie wiem, 100 metrów do mety. Aga tam walczy z łódką, ja jestem na tym trapezie i ja widzę dziennikarza tam na motorówce, ja się uśmiecham, pozuję, Aga mówi, ja cię kręcę, Jola, nie, jeszcze nie, wyluzuj. Ja mówię, nie, no kurde, patrz jak fajnie. I ona mówi, prawie się wywaliłyśmy przez ciebie. Ale pamiętam, że to było niesamowite i do tej pory mi wypomina tą akcję. Ja pamiętam, że na igrzyskach podjarałaś się wszystkim dookoła. Podjarałam dookoła i ja pamiętam, że na igrzyskach była podobna sytuacja. Oczywiście było inne emocje. Ja tam nie było mowy o tym, żebym zaraz tutaj jeszcze nie przekroczył mety tutaj jakieś akcje pozowania. Ale pamiętam, że Aga mi powtórzyła 3 razy. Jola, jeszcze nie teraz. Bo wiedziała, że może gdzieś zapalić się gdzieś ta lampka. No tak, więc, emocje, wszystko. Tak. Więc to było na pierwsze regaty na Majorce. No i po tych nieszczęsnych, tak to nazwę, igrzyskach w Rio de Janeiro, pojechałyście na igrzyska w Tokio. Co cię w Tokio zaskoczyło, odchodząc od tej części sportowej? Spotkałaś kogoś, nie wiem, było coś takiego, co najbardziej utkwiło w twojej pamięci? No oczywiście pustki wszędzie. Okej, okay. Czyli mało pozytywnie mimo wszystko. Wiesz co, ja nie odbierałam tego w negatywny sposób. Jak myśmy tam były, to te pustki były i wiedziałyśmy, że okej, musimy się do tych pustek przyzwyczaić i starałyśmy się w ogóle nie odbierać to w jakikolwiek, czy to negatywny, czy pozytywny sposób. Po prostu to było i no i akceptuj to, bo to się nie zmieni. Nie masz na to wpływu, to się nie zmieni. Chyba takie w ogóle podejście to jest ta wasza współpraca z psychologiem, bo na przykład też pamiętam, był Mateusz Rudyk, przepraszam, który mówił, że wiesz, widział kółka olimpijskie i go to paraliżowało, że tak mówię, kurczę, to ja po to trenowałem, żeby to zobaczyć. A wy mam wrażenie, że miałyście takie naprawdę podejście. Ja jak ciebie słucham, to mam wrażenie, jakbym trochę rozmawiała z psychologiem. Nie masz na to wpływu, nie interesuj się. Koniec, dziękuję. No bo to tak... Bo tak to chyba musi działać, że... Są rzeczy, na które masz wpływ i rzeczywiście nad nimi możesz to kontrolować i możesz panować, ale wiele, zapewne więcej rzeczy jest takich, na których nie masz wpływu. I czasem to po prostu trzeba zaakceptować. A powiedz mi, bo rozumiem, że jak przyszłaś już do reprezentacji Polski, to ten trend, że tak powiem, z psychologiem został zaakceptowany i korzystałyście z pomocy psychologa. Tak, skorzystałyśmy z psychologa. I miałyście sesje we dwie, czy osobno? Jak to wyglądało? Myśmy te sesje miały różnej kombinacji. Okej. Okay. To było tak, że miałyśmy sesje razem, miałyśmy sesje osobno i miałyśmy sesje też trójkowe z trenerem. O, i też bardzo często akurat Daria była na motorówce tylko z trenerem. I jakby Daria, czyli... Daria Abramowicz. Okej, czyli psycholog Igi Świątek. Tak, też, tak. Między innymi. Bo Daria wywodzi się w ogóle ze świata żeglarstwa. Ona była trenerem żeglarstwa wcześniej, więc ona była naszym naturalnym wyborem, bo znała dyscyplinę sportu. Okej. I też wiedziała... to jest dosyć istotne. Ja uważam, że też... Powinno się troszkę, może nawet jak nie ma szansy się wyboru psychologa pod względem dyscypliny, to na pewno trzeba
przełożyć, postarać się, żeby ten psycholog zrozumiał dyscyplinę i nawet umożliwić mu przyjazd na regaty, na trening, bo to jest istotne, żeby on też widział, w jakich warunkach ty funkcjonujesz. Bo czasem na papierze to wszystko ładnie wygląda, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Więc to też był dla nas taki naturalny wybór, że Daria była z nami. Bardzo ciekawi mnie to, że też były te sesje z trenerem, bo często trenerzy od tego odchodzą, prawda? Że jak psycholog to dla zawodnika. Dla nas było to istotne, bo to jesteś jedno ciało tak naprawdę. No. Mhm. Trener ma duży wpływ na ciebie i może albo cię pociągnąć, albo cię pociągnąć do góry, albo w dół. Tak naprawdę, więc i też to jest człowiek, który musi sobie poradzić z emocjami. I on tak samo przeżywa. I on dopiero nie ma na nic wpływu czasami, dopiero nie ma jak na stoi wpływu. Na tym brzegu. No, dokładnie, więc on dopiero nie ma wpływu i on przeżywa bardzo i musi mieć tą świadomość, że pomoc psychologiczna dla trenera też jest ważna. A od razu nie wiem, to było z jego inicjatywy, z waszej, od razu się z naszej inicjatywy. I od razu się zgodził, czy na początku był taki sceptyczny? Nie, nie, nie. U nas Zdzisław Staniul to jest człowiek, który ma jeden z trenerów, których poznałam w życiu, który ma bardzo otwartą głowę. Super. Cały czas się chce uczyć. Nie jest człowiekiem, który się zamyka i albo, a jest już utytułowanym trenerem, więc mógłby mieć postawę, ja tutaj wszystko wiem i teraz ja tu będę tutaj złote rady i róbcie tak, jak ja mówię. To jest człowiek, który cały czas powiększa swoją wiedzę, spotyka się z ludźmi nie tylko w Polsce, tylko szuka tego kontaktu na świecie, więc nie, dla niego to było okej. I jeszcze widząc, że my mamy taką potrzebę, to on nas w tym wspierał i czasem walczył o oczywiście finanse w związku, bo to też nie jest taka oczywista sprawa, że nagle znajdzie się budżet na psychologa, więc on też w naszym imieniu walczył o to, więc tutaj była współpraca na całej linii. Jola, musisz przyjść jeszcze raz, bo ja mam bardzo jeszcze dużo do ciebie pytań odnośnie od tego, jak to się stało, że z siatkówki do żeglarstwa i tak dalej, ale niestety czas nas goni. Ostatnio mam 3 szybkie pytania do ciebie. Okay. Gdybym nie była sportowcem, byłabym? Kurde, pracowałam w jakichś służbach pewnie. Policja, może policja najmniej. Wojsko, SOP, BOR, jakieś takie pewnie ekstremalne coś. Ciekawa odpowiedź, pierwszy raz taką słyszę. Najlepsze sportowe wspomnienie? No to oczywiście medal na igrzyskach, oczywiście. I uważaj, teraz cię zaskoczę, moje motto. Tu i teraz. O, to też tak psychologicznie trochę. Tak, tu i teraz. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i zarówno tobie, jak i naszym Dziękuję słuchaczom bardzo. I przede wszystkim olimpijczykom życzymy, żeby byli tu i teraz. Dokładnie, bo to jest ważne, tu i teraz. Nie ma nic przed, nie ma nic po. Jolanta Ogar-Hill była moją gościnią. Dzięki. Żeglarka, wicemistrzyni olimpijska. Dzięki bardzo.